Witajcie w kolejnym filmie dotyczącym obsługi platformy TransEU, posługiwania się giełdą TransEU. Linki do poprzednich filmów znajdziecie w opisie tego filmu, także zapraszam. A dzisiaj będzie mowa o obsłudze komunikatora na giełdzie Trans. Logujemy się. Tu już nam się troszkę zmieniło. Po lewej stronie mamy taki menu, możemy sobie zwijać albo wysuwać ten pasek i tu z prawej strony mamy taki dymek. Akurat się świeci taka żółta kropeczka z numerem 1, oznacza, że jest jedna nieprzeczytana wiadomość. Klikamy sobie na ten dymek, otwiera nam się cały komunikator giełdy Trans. Podzielony na trzy takie części, takie dwa ludziki, dymek rozmowy i zegarek. Tutaj na tych ludzikach, to jest kontakty, znajdziemy każdą osobę zarejestrowaną na giełdzie Trans. Wpiszemy sobie na przykład moje imię i nazwisko, poszukamy siebie, Paweł Gadowski, i wyskoczyła nam informacja o mnie. Moje imię, nazwisko, TransID i firma, w której pracuję. Klikając, otwiera nam się okno dialogowe, moje dane, firma, telefon i na dole możemy sobie tutaj rozpocząć rozmowę. Cześć, czytam, dzień dobry i rozpoczynamy dialog. Tutaj najeżdżając po kolei, czy to na nazwisko, rozwija nam się informacje dotyczące firmy, w której pracujemy. Klikając, otwiera nam się nowa karta i tutaj kontrahentów i tutaj możemy się dowiedzieć wszystkiego o firmie, w której pracuję. Po prawej stronie otworzyło nam się takie okno podzielone na karty i mamy informacje, czyli wszelkie podstawowe dane dotyczące firmy, w której pracuję. Adres, jakieś tam dane kontaktowe, NIP, REGON i tak dalej, i tak dalej. Kolejna karta to oceny firmy, w której pracuję, dokumenty, wszelkie skany dołączone i wrzucone do giełdy Trans, skany OCP, licencji, ubezpieczeń i tak dalej. Kolejna karta to pracownicy. Tutaj możemy znaleźć każdą osobę zatrudnioną w tej firmie, która posiada konto na TransEU. Najeżdżamy sobie po kolei na którąś tam osobę, wszelkie dane podane, telefon, mail i po prawej stronie pojawia nam się taki dymek. Klikając w ten dymek, automatycznie otwiera nam się okno dialogowe i możemy z tą osobą rozmawiać. Identyczne okienko dialogowe, jakie pokazywałem wcześniej i te same funkcje. Także mamy tutaj właśnie ten kontakty, ten symbol ludzików, w której znajdziemy osobę, czy to po nazwisku, czy to po TransID. Kolejny dymek z trzema kropeczkami. Otwiera nam się, że tak powiem, taki panel, w którym są podzielone wszystkie nasze rozmowy. Trans to, że tak powiem, kategoryzuje i w fraktach wysłanych będą wszelkie rozmowy dotyczące fraktów wysłanych. Tutaj mamy pozostałe oferty na giełdzie i ta jedna nieprzeczytana wiadomość, czyli wszystkie rozmowy dotyczące pozostałych ofert na giełdzie. Tak to Trans teraz dzieli i mamy na dole archiwum wiadomości, w którym chyba najłatwiej znaleźć, cofnąć się wstecz, znaleźć jakiś szczegół dotyczący rozmowy z przeszłości. Klikamy sobie archiwum wiadomości, mamy tutaj po lewej stronie taki paseczek, szukaj w konwersacjach. I tutaj najłatwiej się cofnąć wstecz. Zawsze pada jakieś słowo klucz przy finalizacji oferty, na przykład podaje się dane kierowcy. Wystarczy wpisać na przykład Paweł i wyskoczą nam wszystkie dialogi, gdzie padło słowo Paweł. Możemy to wpisać nazwisko, możemy to wpisać numer telefonu, czy numer rejestracyjny pojazdu, które padło w danej rozmowie i Trans go wyszuka. Powiedzmy, że to jest ta druga rozmowa. Otwieramy sobie. Na środku mamy dane dialogu,
przewijamy sobie, wracamy się wstecz i na środku jest taki przycisk rozpocznij konwersację. Klikamy sobie go i wyskakuje identyczne okno dialogowe, jakie pokazywałem wcześniej, i te same funkcje możemy rozpocząć rozmowę, nawiązać kontakt z tą osobą. Ten przycisk rozpocznij konwersację umieszczony jest w dosyć fatalnym miejscu, ponieważ jeśli mamy tutaj wiele okienek, to zostaje nam dosłownie taki malutki tutaj terenik, w którym możemy kliknąć ten przycisk, a jeśli jest dużo okienek, to on jest po prostu zasłonięty i nie ma możliwości go kliknięcia. Zgłaszałem problem do Transa, ale jak widać jeszcze nie udało się nic z tym zrobić. Mógłby się znaleźć na przykład tutaj, bo jest miejsce, także czemu nie. Pokazałem chyba najłatwiej, jak cofnąć się w rozmowach, jak się odnaleźć w historii rozmów. Także to jest chyba najfajniejsze rozwiązanie. W poprzedniej wersji również było, także chyba najłatwiej w ten sposób cofnąć się do historii. I ostatnie nam tu po prawej stronie w tym komunikatorze zostało jeszcze ten symbol zegarka, czyli wszelkie rozmowy z ostatniego czasu. Także to by było na tyle na dzisiaj. Jak się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Dzięki, cześć.